Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj taki szybki filmik w sumie z unboxingu i krótkie charakterystyki laptopa. Ostatnio zadzwonił do mnie znajomy i mówi: słuchaj Carlos, złóż mi komputer za 3000 zł dla syna, żeby ogarniał Teamsy, jakieś tam gierki. Mówię: słuchaj stary, no skrzyneczki nie złożymy za 3000, bo jest taka beznadziejna sytuacja na rynku kart graficznych, że za 3000 to mógłbyś sobie kupić jakieś średniej klasy, starej generacji kartę graficzną. I tak miliłem przez chwilę, mówię: słuchaj, zadzwonię do ciebie, pomyślę co by ci tu zaproponować, jaki wybrać dla ciebie najlepszy jakby motyw. I gościu nie mógł zrozumieć w sumie, że dlaczego nie możemy złożyć skrzynki za 3000. No mówię: słuchaj, albo możesz kupić sobie jakiegoś składaka gotowca z marketu, albo pójść w laptopa, który będzie miał spoko parametry, będzie miał wszystko w sobie, czego potrzebuje twój syn, czyli zagra sobie Fortnite'a elegancko, zagra sobie Warzone'a, zagra sobie w LoL'a, w CS'a i w takie inne gierki online'owe bez żadnego problemu. I padło na Lenovo, moi drodzy. Udało się wyrwać za 3000 taki to stateczek. Tu będzie szybki unboxing i omówienie, moi drodzy, co się znajduje w środku. Żeby nie przedłużając, moi drodzy, komputer przyszedł w paczuszce, właściwie nie w paczuszce, ale w takim to kartonie. Bym powiedział, że ten karton jest bardzo, bardzo, ale to bardzo, jakby to ująć, wiecie co, taki biedny, bym powiedział. Komputery, laptopy są zazwyczaj o wiele lepiej opakowane. No ale cóż, wiadomo, to nie jest górna półka, 3000 zł, to jest niby sygnowane dla gracza, ale sami pewnie jesteście w stanie ocenić, że za 3000 to dla gracza to tak średnio, ale w dzisiejszych czasach, tu mamy główną zawartość, to zostawimy na później, widzę, że jest fajna pianka, i komputer znajduje się w takim pokrowcu, to na bok mamy tutaj jakieś ulotki, jakieś instrukcje. Co to jest? Aha, do instalacji dysku. Bardzo fajnie, bo mamy dysk, dodatkowo dołożymy. Co jeszcze z pudełku? W pudełeczku, moi drodzy, kabelek i tu już mamy puściutko, bardzo taki, bym powiedział, bardzo taki biedny kartonik, ale tu nie o kartonik chodzi. Ładowareczka elegancka, 135 W, także całkiem sporo. Kabelek dosyć mizerny i tyle. I tutaj główny, moi drodzy, aktor dzisiejszego przedstawienia, czyli sam laptop. Gąbki wyrzucamy, bez zbędnego gadania, wyciągamy go z tego pokrowca i tak to się prezentuje. Laptop dość smukły, jakimiś tam wywiecznikami, nie wygląda to jako pełnorasowy gamingowy sprzęcik, ale bardzo zgrabny. Tutaj takie ma skosy porobione plus znaczek firmowy Lenovo. I moi drodzy, dlaczego padł wybór na ten komputer? Tak jak już mówiłem, chodziło cenę do tego, co może zaoferować dany temat. W tym komputerze mamy wszystko, co jest nam potrzebne, moi drodzy. Tak się prezentuje ta maszynka po wyciągnięciu z pudełka. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda na pierwszy rzut oka. Wszystko jest takie milutkie, w dotyku plastik. Oczywiście wszystko plastik fantastik, ale za tą cenę naprawdę nie mamy się spodziewać czego więcej, bo ceny teraz komputerów, jakby przez to, że karty graficzne są w sobie dostępności, poszybowały w górę. A tutaj mamy za 3000 zł, moi drodzy,
wszystko w jednym. Oczywiście ceny się będą wahały. Można kupić go, ogólnie kosztuje 3300 zł w znanych elektronicznych marketach. Sklepach po prostu. I można go wyrwać za 3000 około, także jeżeli chodzi o rynek laptopów, ten temat się troszeczkę uspokoił, moi drodzy. I tutaj przejdziemy od razu do parametrów. To, jak mówiłem wcześniej, nie jest jakiś super full wypas, ale jeżeli ktoś potrzebuje laptopa do szkoły i żeby sobie jeszcze w nim, na nim troszeczkę pograć, to jest idealna propozycja, ponieważ ten laptop ma wszystko, czego byśmy potrzebowali. 15 cali, moi drodzy, monitor Full HD, matowa matryca IPS, 250 nitów, także jeżeli chodzi o ekran, nie jest to jakaś górna półka, ale 120 Hz, też to nie ma jakiegoś dużego znaczenia przy tej karcie, którą tutaj mamy, no ale słuchajcie, zawsze coś. Idąc dalej, procesor AMD Ryzen 5 4600H, znany procesor i lubiany, krótko mówiąc, sześciordzeniowy, taktowany w buście do 4 giga, także spoko, pamięć podręczna 8 mega, także naprawdę spoko, 16 giga ramów, 3200 MHz, w kościach 2 razy po 8 oczywiście, karta graficzna GeForce GTX 1650 Ti. Teraz jakbyśmy chcieli kupić taką kartę do stacjonarki, musielibyśmy wydać pewnie około 1500 zł, strzelam, jeżeli w ogóle udałoby się ją kupić. Dysk SSD na złącze NVMe 512. Nie ma to systemu Windows. Jest Bluetooth. Kurczę, no bajeczka. Wszystko, czego byśmy potrzebowali. To jest taka, moi drodzy, propozycja naprawdę godna uwagi dla ludzi, którzy potrzebują laptopa, komputer na już. I co my tu mamy, moi drodzy? Wejście do ładowania, Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB typu C chyba, o ile się nie mylę, wyjście słuchawkowe, mikrofonowe i tutaj znowu USB 3.0, także nie za bogato, jeżeli chodzi o te wejścia. No ale słuchajcie, kurczę, nie ma co się więcej spodziewać po komputerze za taką cenę, ale ma, mówię, Bluetootha ma super w tej cenie, ma kamerkę elegancką, mikrofon wbudowany, czego chcieć więcej. Teraz tylko nie pozostało nic innego, jak zainstalować system i zobaczyć, jak to śmiga. Moi drodzy, taka moja propozycja, alternatywa dla skrzynki w tych czasach trudnych. No niestety, nie da się go odburzyć, bateria dead. No ale cóż, dajcie znać, czy uważacie, że to jest dobry wybór za tą cenę w tych trudnych czasach apokalipsy. Co byście ewentualnie wy zaproponowali? Tutaj taki Lenovo dla gracza, który tak naprawdę nie jest za bardzo dla gracza, ale dla człowieka, który chce, potrzebuje komputer do Teamsów, do jakichś mniej wymagających gierek starszych. Myślę, że za tą cenę jest elegancka propozycja. Tymczasem ja już kończę. Trzymajcie się, zostawcie komentarz, lajka i do usłyszenia w kolejnych pitbajkowych propozycjach, elóweczkach. Trzymajcie się.